Hej, hej, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Skorpio, to jest już 28 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. My zmierzamy w tym kierunku, aby po prostu wykonać zadanie związane z koszmarem Baltimora. A Baltimore, no niestety biedny elf, przeczołgał się aż do drzwi, nagle dostał nożem w kark i tak się skończył jego nędzny żywot. Żywot krasnoluda, 1,40 m wzrostu, normalnie jak każdy prosty krasnal. Nieważne, my tu nie będziemy pieprzyć o krasnalach, tylko zmierzamy w stronę misji. Dzięki wielkie za podanie jakby już takich wskazówek myślowych. Sam już potrafiłem się mniej więcej zorientować, gdzie jest ta skrzynka. Dokładnie tak jak ty opisałeś w komentarzu. I to się zgadza akurat z tym, gdzie ja właśnie znalazłem tą skrzynkę w poprzednim odcinku. Może to wyciąłem, może to nie jest wycięte. Nie pamiętam tego. Tyle wiem, że wiem już co robić dalej. Ty krasnalu, powiedziałem ci, siedź cicho. Ty stój na straży i pilnuj porządku. Bo wasze wergen to kiedyś się tak rozsypie, że nawet ani jednego krasnala nie będzie w tym miejscu. To kamieniołomu. Idziemy po skrzynkę, w której jest zawartość tej skrzynki. Poprzez otworzenie klucza Baltimora, którego posiadamy. Poprzez właśnie to rozwalenie. Co takie lagi? Wiesiek, ogarnij się. Dobra. Ten klucz, który żeśmy wzięli z sekretnej jakby półki, którą musieliśmy zniszczyć za pomocą znaku art, taki mur z cegieł, nie z kafelek, jakie teraz są telefony, iPhony. Ach, te czasy, kiedy były telefony takie ceglane. To miało wytrzymałeś, a to co teraz robią, to jest po prostu masakra, a hajsu wydają tego w potąd. Może i teraz kafelki mają inteligencję, czyli te swoje aplikacje, Facebooki i tak dalej. Nie będę tego wymieniał, bo tego jest naprawdę potąd. Po prostu psują tą technologię. Może i ta technologia jest nasrana tymi aplikacjami i tym podobnymi rzeczami, ale telefon to... O, mamy nasze harpie. Come on, przydacie mi się, muszę zabrać wasze piórka. A jako, że was będzie tutaj pogrom, to się przydacie. Okej, już wróciłem. Z 10 minut mnie na pewno nie było. Tak, obowiązki mnie wzywały. No cóż, kłócić się też nie mogłem za bardzo, dlatego sobie odpuściłem. Dawać im piórka. Muszę zebrać te 60 piórek, bo za to będzie gruby hajs. Ile mamy miejsca? Jaki jest nasz ciężar obecny? Teraz to spokojnie możemy tyle tego gówna nosić. Tak, pióra harpi w 60 sztukach ma być. Nie wiem skąd ja to wszystko zbiorę, ale muszę być hardcore. Spadły. Spadły z nieba harpie, nie ma co. Harpia albo Erynia. O, dobrze. Ty mi tu Erynię bij, Geralcik. Nie zapatruj się w jakieś inne, wiesz, rzeczy. No dobra, koniec tych scen. Dałaś mi tu piórka. Sorry. Odpindoliło mi się. No kurde, ile jeszcze tego gówna będzie mnie atakowało. O, jeszcze jedna Erynia. Kurde! Nie mogę sobie... Spokojnie coś powiedzieć, bo... O, tu harpie to na dwa hity, dobra. Całe bractwo się zaraz rozleci. Jak te wszystkie lecą na mnie. Zakochały się w tym Geralcie, czy co? Chwileczkę, to w tym wypadku weźmiemy znak Igni. Jak tak się napaliły na mnie, no to teraz będą napalone. Ze znakiem Igni. O kurde, coś czuję, że to będzie ostre.
starcie. A, spaliła się. Ze wstydu! Łaty ty 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 ty. Bez mi takich już tutaj przesad. Boże, jaka tu siekanina. Ostra. Kurde, ja tyle ekspa dostaję za nie, że to jest coś nieprawdopodobnego. Czy to aby już na pewno wszystkie cuda świata? Da, niestety owszem tak. O kurde, ile ja tego będę zbierał. Ludzie. Żebym się zaraz tym nie obciążył. Pure, zaraz się dowiemy ile będziemy mieli. Jeszcze raz, medalion. Jeszcze coś. A jeszcze tam na górze coś zostało. Nie zapomniał. O, o, tu jakiś znak. Okej. Czyli to jest ten znak Ingranda. A piór ile mamy? Piórek, piórek. 21! Na bogato, na bogato. Obym tego jeszcze świństwa więcej zebrał, bo zlecenie trzeba zrobić. A jak zrobimy, to się naprawdę wzbogacimy. I dobrze mi napisać, żebym zaczął zbierać pieniądze poprzez, nie wiem, siłowanie się na ręce albo poker, kościany. Bo przyda mi się minimum 200 orenów w Loku Młyn. A to jest akurat przydatna rzecz. Jeszcze sobie muszę kupić ten recepturę na... Właściwie schemat na zbroję Drauga. Chciałem powiedzieć Draugiry, ale bym popełnił błąd, wiem. Chwała Bogu, że tego nie popełnił. Ile piór? Muszę patrzeć. 26, kurde, zaraz będziemy mieli połowę tego, co nam się udało zebrać. I zaraz będzie git. O, przestęp, a pozbieram. O, zebrałem sobie krąg mocy. Tu masz orenę, ale to mnie właściwie to nie interesuje. Dobra, weźmy sobie to. Tutaj będzie ten secret, czyli to właśnie o czym mówiłem. Dokładnie? Dokładnie. Wybierz drogę w prawo zgodnie ze wskazówkami z notatek Baltimora. Aha. Ale o co, Kaman? Chwileczkę. Trzeba przeczytać notatkę. W starym pnie to kurde. Ta fajnie. Tylko znaleźć zamek, do którego by pasował. Wiedźmin spojrzał na zapiski i ruszył drugą ścieżką. Na pewno nie w tą stronę, bo to jest lewo. Czyli w prawo, ale wiecie co? Się jeszcze przejdę do tych ruin, bo ubiłbym sobie te harpie i przy okazji bym zlecenie oddał. Wbijam tam tylko dla tych piór. Nie po to, żeby się tu jeszcze z nimi bawić, bo tak szczerze mówiąc to mi się nie chce. Tylko po prostu chcę piórek. O, proszę, widzicie jakie grzeczne, usłuchane. Czekaj, aż zginą. Jak sieka, tu Geralt. Pięknie. Dawać mi tu wszystko co macie, to jest przestęp, nie? Właśnie, a to gówno mi się nie przyda. Dawać piórka. Uuu, aż trzy. Aż trzy pióra. I piór 31. Tutaj zbiorę do 60 max. Da radę, da radę. Dawać harpie. Nie kwiczeć. Bo to aż niezdrowo. No. I dziękuję bardzo. Zaraz mi oddacie te wszystkie pióra w całości. Dzięki. O, mutagen żywotności. A w ogóle mamy jakieś punkty skilli? O, widzicie, nawet mamy. Dobra, wykupujemy poziom na wir walki i go jeszcze zmutujemy. A co ten wir generuje? Wszystkie odporności, wszystkie efekty krytyczne. Czekaj, zmutujemy go jakoś porządnie. Powalenie, zaraz tu coś znajdziemy. Mutagen żywotności, a dajmy to. Mniejszy mutagen efektów krytycznych, jeszcze lepiej. Zajebiście.
Tego już nie zmutujemy, ale teraz będą ostre, krytyczne obrażenia. No i pięknie, o to mi tylko chodziło, ale tu wszystko ma to po jeden. Tu mamy alchemię, ale alchemią się jakoś za bardzo nie interesuje. Dlatego zajmiemy się teraz magią. Alchemię zostawimy sobie może na kiedy indziej, albo w ogóle odstawię alchemię. No to w ogóle nie wiem, czy jest sens, nie wiem, rozwijać swoją jakby potencjalną inteligencję na alchemię. Myślę, że raczej to by nie miało sensu. Ło, poszedł krytyk. Proszę. Czyli jednak działa to wszystko. No, dawać mi to wszystkie te piórka, dzięki. Znowu jakiś mutagen. Kurde, się tego nazbieram. Tego się nazbieram, a ciągle mutageny dostaję. Nie wiem, te harpie jakieś natchnione są, że aż tak, nie wiem, teraz. Dobra, zniszcz sobie tą harpię, jak tak bardzo już fajnie, że druga harpia zginęła na hita. To mnie cieszy przynajmniej. No i co tak ciągle ta krew leci na oczy Geralta? On nienawidzi, jak ktoś go tak, nie wiem, chlapie tą krwią. To aż nieprzyjemne dla niego pewnie jest. Ile tych piór? Muszę przeglądać, bo to jest naprawdę aż interesujące. Jajo harpi, kurde, 42 sztuki. No, to tutaj się dozbiera to wszystko w jedną całość. Dawaj mi te pióra. Okej, chyba już się rozleciały nasze drogie harpie. Dawać mi to wszystko. Ciach, dobra. Więcej was. Ty. Myślałeś, że mnie zaskoczysz. To byłeś w srogim błędzie, droga harpio. Dawać to wszystko. Chwileczkę, chyba żebym zrobił teraz błąd, bo te składniki są na górze, a nie na dole. No właśnie, tak jakoś śmiesznie. Dobra, jeszcze zejdziemy sobie tutaj, bo wiem, że będą tu harpie. Pozbieramy je i oddamy zlecenie na te 60 sztuk piór. Jak to pójdzie do 300 sztuk, to ja piszę się na to, nie ma co. No, chyba jeszcze jedna harpia. Bliźniaczka, jak wszystkie inne. No i proszę, się złożyły. Już, koniec tej komedii. Koniec. Ile tej piór? O, trafiłem z harpi, mutagen koncentracji. No, nazbieramy się. 51, jeszcze 9 sztuk i oddamy zlecenie. Ale żeby oddać, to właśnie muszą nam ustąpić. O, dobra, czyli będą tu nasze harpie. No, spokojna głowa. Zbieramy nasze upragnione 60 sztuk piór, które dadzą nam dużo złota. Ja tą resztę potem sprzedam. Nie będę się z tym męczył. Okej. Jeszcze trzeba iść do innego pomieszczenia, w której też będą harpie. Dobra. Jest, nasz cel. Kurde, wzięły się na mnie harpie. Okej, skończone. No, one się już tutaj powykrwawiały. Okej. Ekwipunek. O, trochę żeśmy się obciążyli. Mutagen siły 56, jeszcze tak, nie wiem, z kilka harpi i już jesteśmy dziani. Dawać mi tu harpie. Come on, lady. Kolejna. Proszę. Może da nam dużo więcej. Nie, jak dla mnie to jeszcze jedna harpia powinna być. Max. Dziwne. O, trzy piórka. Tylko nie gadajcie, że jeszcze brakuje mi jednego. Nie gadajcie. Really? Jeszcze jedno piórko? No wy chyba sobie raczycie żart... No beach, please. Jaki pech. O, coś to chyba było.
zaraz to sprawdzę, ale... No naprawdę... No 59 piór... No nie mogliście mi darować chociaż tego jednego piórka. Ale wyście chamscy, nie, dobra. Obrażam się, fuck forever, nie nagrywam już filmów. Kurde no, 59 film. Piór. Jakim prawem? Boże, rzeczywiście ta matematyka jest tak zaburzona, że już nawet nie mogą mi wyrównać do 60, tylko 59. To się już nie dziwić, że informatyka jest czarną magią, skoro większość tego nie ogarnia. Pozdro. A dwa, no kurde, no miałem już tak ładnie do 60 zbierać. Nie darowaliście mi tego, musiałem 59. Kurde, wali mnie to. Chcę teraz zrobić misję. Wybierz drogę w prawo zgodnie za wskazówkami. Magia lub niebezpieczeństwo. Chwileczkę, przeczytam jeszcze tą notatkę. Ech, naprawdę, naprawdę. Wskazówki 10 dziesiątki kroków. Jak z obłoków. Ja olbrzymi nazywają, idź gdzie śpi, patron stajów, konieczny środkowy jest bezpieczna wiaczyna za Kingrada. Nie zbędź bogotowa Granda, gdybyś wybrał prawą drogę, rychło ujrzysz tam niebogę. Utopioną co w południe cieniem ścieżkę wskaże cudnie. Ha ha ha, utopioną. Czyli chodzi o ten statek. Dobra, wszystko jasne. Kurde. I teraz idź, szukaj jeszcze jednej harpi. Ale to spokojnie jeszcze znajdziemy. Ale nie, no taki pech. 59 sztuk. Nieważne. Zapomnę o tym. W ogóle tego nie było. My się kierujemy teraz tam w stronę zatopionego statku. O ile się nie mylę. A na pewno się nie powinienem mylić. Tu też jest znak i Ingranda. A tu nie ma chociaż jakiejś sztuki piórka? Może cię okradnę? I się okaże, że ty też miałeś coś. A kij z tym. Dobra. Chwileczkę. Chwileczkę. A może jednak zrobimy błąd. Dlatego sprawdzę na dobrą sprawę, czy to nie przypadkiem tutaj. Nie, to jednak nie będzie tutaj. Chciałem się po prostu upewnić, dobra. Czyli skoro to nie tu, to chyba mówiłem dobrze. Więc kierujemy się w tą pozytywnie dobrą stronę. No. Dorwiemy tam jeszcze jedną harpię, zbierzemy z niej to co potrzeba. O, mamy nasze trole. Trolololole. One nam nic nie zrobią. Są peace. Peace spokojowo nastawieni. No byśmy dobrze poszli. Dziękuję, dawać mi tu harpię. Okej. Ty jeszcze jedna. Okej. O. Cała harpia wypadła, ale zostały resztki. Okej, 60 sztuk piór mamy. Ale weźmy sobie na wszelki wypadek, bo jakby koleś dalej nas namawiał, to warto by było w dalszym ciągu zbierać. Czyli teraz prawo. No, czyli teraz się nie myliłem. To będzie ten statek. I co w związku z tym? Kurde. Oby to była właściwa droga. Ha ha ha. Coś mi tu nie świta za dobrze. Nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to. Coś mi tu się nie podoba. Stanowczo. Zaraz się dowiemy, co to jest nie tak. Okej, krąg wytrzymałości. Przynajmniej przeżyjemy na dłużej. Ale dalej mi się to nie podoba. Coś mi się wydaje, że to chyba właśnie tutaj powinniśmy iść. Ale kto wie, kto wie. Może jednak teraz dobrze idziemy.
tak jak powinniśmy. Wejdź tam na spokojnie. Ha, ha, ha. Tutaj. Nie. Kurczę. Gdzie mam iść? Wybierz drogę w prawo zgodnie ze wskazówkami z notatek Baltimora. No to chyba dobrze, żeśmy zrobili. Bo ja nie wiem. Może to tutaj jeszcze trzeba iść. Kurczę. Ależ to skomplikowane. Nie wiem, czy ja teraz błądzę, czy nie błądzę. A tu są gruzy, to znaczy, że żeśmy totalnie zabłądzili. Cóż, lipa, mówiąc wprost. Kurczę, to co ja mam zrobić? Ha? Jak tu nawet nie ma żadnej wskazówki. Dobra, Geralt, chodź. Zaraz coś na to poradzimy. Tu na pewno nie wzejdziemy. No bo się nie da. A po drugie, na pewno to nie był ten kierunek, o który nam chodził. Ale jakbym przeszedł przez mgłę, to by nas automatycznie, wiecie, wytypało i byśmy zaczęli robić to, czego nie powinniśmy. Więc to też mi nie pasowało za bardzo. Ale kurde, no to jakie jest rozwiązanie? Bo ja za bardzo tego nie widzę, żeby jakiekolwiek było. Tu na górę też nie można iść. No właśnie. Czyli to też odpada. To gdzie mamy iść do diaska? Powiedzcie mi, bo ja już straciłem w tym głowę. I to nie powiem jeszcze jak. Okej, to jest ten krąg wytrzymałości, ale zaraz to jeszcze obadamy dokładniej. Nie macie dla mnie żadnej, na pewno chwileczkę. Jeszcze raz ten, no, notatka. Wskazówki Baltimora. Szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. 10 kroków w stronę rzeki. Spacer w lewo niedaleki. To też już zrobiliśmy. Marne 20 kroków przejść pod bramą, jak z obłoków. Ją olbrzymią nazywają, idź gdzie śpi patron stajów. Każda droga jest konieczna, środkowa jest bezpieczna. A bacz na znaki Ingranda, nie zbłądź, bo to bogotowa granda. Gdybyś wybrał prawą drogę, rychło ujrzysz tam niebogę. Utopioną co w południe cieniem ścieżkę wskaże cudnie. Kurde. Jak dla mnie to już jest powoli coś nienormalnego. To w ogóle jest jakiś język staroświecki, który w ogóle do mnie jakoś nie przemawia zbytnio. Tu jest mgła, więc raczej to nie jest to. To odradzam. Czyli poszliśmy też w złą stronę. Czyli to nie jest to, o co mnie chodziło. A nam chodzi o to, żebyśmy dotarli tam, gdzie jest ten kuźnia run. Nie wiem, coś takiego. A może tutaj? No tu jeszcze nie byłem. Chyba. Chyba. Kurczę. Zaczyna mnie to coraz mniej bawić. Ale no cóż. A wy macie jakieś wskazówki? Ja głupi. Zajęta. Spokój, Mita. Dobra. Kurczę, nie pomożecie mi również. Miałem nadzieję, że trolle mi coś powiedzą, ale oni tylko myślą o sobie. A Geraltowi nie pomogą, kurczę. Geralt się tak wyślił, że pomógł im. A oni tak się odwdzięczają, gnojki. Zaraz znajdziemy sposób. Trzeba po prostu wytężyć umysł. I zaraz będziemy mieli odpowiedź. Czy mnie oczy mylą? A może to jest ta droga? Nie. Tu już jest od razu przejście przez mgłę, więc to wybijmy sobie z główki. To co robić tutaj? Kaczka.
Gdzie jest ten krąg? Jest tutaj. Okej, okay, dobra. Krąg mocy. To gdzie to jest? Czego ja szukam? Się nazbieramy tego kręgów. Co nam z tego? No nic. Kurczę, miałem nadzieję, że znajdziemy jakąś odpowiedź. Ale w tym czasie wracamy do Vergen. To mi się nie podoba. Bo mieliśmy wrócić oczywiście, wiecie, z odpowiedziami wszystkimi. No ale jak widać, marny efekt. O! Przy okazji jeszcze możemy oddać te pióra, które żeśmy ciężko nazbierali dla tego całego zleceniodawcę, który handluje piórami dla tego jakiegoś tam gościa. Nie chcę nawet wiedzieć dla jakiego, ale dla nas się tylko liczy hajs, nic więcej. I sorki, że się tak turlam, ale no po prostu dla mnie to jest szybszy sposób na dostanie się, na dotarcie. Znowu pewnie jakiś restarcik. Ale idziemy do jego domu i oddajemy mu te 60 piór. Okej. Okay. Więcej piór, Harpy, tak jak chciałeś. Doskonale. A teraz hajs. Proszę, twoja zapłata. Przyznam, że nie miałem jeszcze tak dziwnego zlecenia. A to jeszcze nie koniec. Ile? Wysłucham cię, choć mam złe przeczucia. Potrzebowałbym jeszcze... Wiedziałem. Piór. Ty czy ten kolekcjoner? On! No, oczywiście, że on. Podejrzane to dosyć. Czemu nie powiedziałeś od razu, ile mam przynieść? Nie wiedziałem, jaka będzie ogólna jakość towaru. Jeszcze kilka piór. Decyduj się. Płaca ekstra. Zastanowię się. Zbierz 8 piór harpi i przynieś Eltonowi. 8 piór. Kurczę, tylko skąd my teraz bierzemy te 8 piór? Właśnie, to jest pytanie. Skąd je wynajdę, jak już kurczę... Agendy droga wiedzie. Skoro już 60 piór wyiskrzyłem, to skąd ja wezmę jeszcze 7 sztuk? Człowieku, tyś chyba się naprawdę, nie wiem, skąd urwał. O kurde, nie ma tu już harpi. To mnie niestety drażni. Weźmy dziennik i wróćmy do naszej misji. Nie, trzeba teraz jakoś to ogarnąć. A jak nie ogarniemy tego, to skończymy odcinek najwyżej. Dobra, jeszcze raz wróćmy się tam, gdzieśmy zebrali tą skrzynię. O, są nasze harpie! Tylko my po prostu nie wierzyliśmy w nie. Dobra. Skoro żeście przyszli, to się my możemy już zabawić. O kurde, trochę mi się to nie podoba, bo trochę ich się namnożyło. Dobra, przynajmniej użyłem tego łoszty. Okej, nie pomyślałem trochę o konsekwencjach. Się zrespimy znowu. Udło. Ło. Kurde. Dużo. Tego budynka. Ale uda nam się. O, poszło. Jak pięknie. Szybko je ubijemy. Jak będziemy tylko działać naprawdę ostro. O, pięknie mi tu padło. Chodźcie, jeszcze 4 harpie, a to dla nas banał już będzie. Ty! Sam mi uciekasz. Sam mi uciekacie. Kto wam w ogóle pozwolił mi uciekać? Nie ma, nie odpuszczam. Spokojnie, damy radę. Ty! Takie kozaki z was. Już koniec? Jeszcze jedna. Wow. To było kombo roku. Już odpuszczacie sobie? Bo myślę, że powinniście. Dobra, 3 sztuki. 4. 6. I 7. Jeszcze jedno badziewie. Okej, dobra. Jeszcze pozbieramy.
O, coś czuję, że kolega nasz chyba nie chce odpuścić sobie. W ogóle ile ma, jaki mamy poziom ciężaru, bo wiecie, mogę być zaskoczony. No, troszeczkę żeśmy się obciążyli. Troszeczkę aż za bardzo bym powiedział, wręcz. Jeszcze gdzieś, bo chciałbym oddać to zlecenie, naprawdę. I mieć to już z głowy. Nie sądziłem, że one się zrespią, tak po prostu. Nie miałem w ogóle pojęcia. Dobra, myślę, że już kolega nam odda tą misję w końcu raz na zawsze. Mam pióra. Mam nadzieję, że to już koniec. Przebiorę je i wybiorę te najlepsze. Proszę, zapłata z małą premią. Co dzięki. Mam zrobić z resztą piór? A co tam chcesz? Na razie niczego nie potrzebuję. Bywaj. Zajebiście. Wróć do Eltona później. Agendy droga wiedzie. A dlaczego później? O co, Kaman? Wróć do El... Co? To jeszcze nie koniec? W ogóle ile mamy hajsu? Bo nie patrzę. Starczyłoby już nawet na tą całą recepturkę. Dobra, ale chciałbym w ogóle jakoś, wiecie, się już zorientować dokładniej i jak ja mam to iść. Zapiszę sobie jeszcze. Ale wiecie co? To może już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnego razu.